Co trzeci wrocławski biletomat w autobusach i tramwajach miał awarię i wymagał wezwania serwisu. Automaty najczęściej psują złodzieje. Łukasz Ciona. Bilety MPK wrocławianie mogą kupić w prawie 1000 automatach na przystanku, w autobusach i tramwajach, pod warunkiem, że nie są zepsute. Kupno biletu komunikacji miejskiej w centrum miasta nie powinno sprawiać problemów, dlatego postanowiliśmy przetestować jeden z biletomatów ustawionych w bardzo ważnej arterii miejskiej przy domu handlowym. Wybieram bilet, wybieram również rodzaj biletu, akceptuję i automat daje mi polecenie, abym włożył kartę. Wkładam więc kartę, wpisuję PIN, ale niestety zamiast biletu otrzymuję dość niespodziewany komunikat. Niezrażeni faktem, że jeden z biletomatów nie działa, podchodzimy do drugiego w centrum miasta i tutaj dość przykra niespodzianka. Bilet chciała kupić ta kobieta, a także pan Przemek, ale również im to się nie udało. Na facie chciałem kupić i automaty są widocznie zepsute. Często uszkodzone są też biletomaty w tramwajach. Kiedyś nie czytał mi karty i miałam problem z skanerem, ale jakoś się to dało załatwić. Zdzisław Hrabkiewicz nadzoruje pracę serwisantów. Jego pracownicy naprawiają automaty kilkanaście razy dziennie. Twierdzi, że biletomaty psują się, gdy tracą łączność z systemem, a także gdy temperatura spadnie do minus 20 stopni Celsjusza, ale najczęściej uszkadzają je złodzieje. W tym miejscu znajduje się wlot monet. W ten otwór tak zwani zapychacze wpychają różne przedmioty, papierki, folie albo jakieś zapałeczki, patyczki. Najczęściej włożenie jakiegoś elementu zapychającego pozwalało tym zapychaczom w sposób wymyślny, z użyciem jakichś narzędzi, wydobyć z tego automatu pieniądze. Złodzieje nie wiedzą, że od miesiąca w biletomatach zainstalowano specjalne zabezpieczenie uniemożliwiające kradzież. Ich metody są więc nieskuteczne. Cały czas apelujemy o to, żeby z tych biletomatów korzystać w sposób do tego przeznaczony. Dzięki temu wszyscy będą mogli z nich korzystać i będą zawsze dostępne. W rekordowych miesiącach złodzieje potrafili uszkodzić nawet 400 biletomatów. Fakty Łukasz Ciona.